Stevie, przestań umierać. Próbujemy użyć tej kosy. Jak ona działa? No dobra, niby możemy ją bić. Widzę, że ona... prawy co robi przycisk myszy? Też coś robi. Widzę, że ta kosa... ich podpala, także spoko. Fajnie, jakby z ciebie ten mieczek dropnął. Ale on jest mocny. Kurde. Ale dobrze, że spadł na dół. To go można... pocisnąć. Dawaj ten miecz! Gdzie masz ten miecz? Nie wypadło. Dobra. Okej. Czekajcie, jak one są tu sobie na dole, nie wiem dlaczego mnie w ogóle nie atakują. Wziąłem z powrotem swoje itemki. To... wypierdzielaj ode mnie. Oho, zaczęło się. Już mnie zaatakowały. W ogóle ten kill off... okej. Kill off jest lepszy. Kill off jest lepszy niż miecz, którego używałem. No spoko. Ale pajęczynki nie rozwalimy kill offem, musi być mieczek. Aha, rozwaliłem sobie schody. Dobry jestem, co? Zobaczcie po ile bije ten kill off. Okej, spoko. Za całe HP, kill off bije za całe HP. Dobra, czyli mamy dobry kill off. Ale mamy teraz ten kill off, więc tym kill offem zobaczcie jak ja ich robię, nie? Cyk, cyk. Cyk, cyk i leży. W ogóle te itemki to jest fajne, że one za mną jakby cały czas idą, nie? Nawet jak we kwikunku ich nie mam, dlatego że pewnie mam jakiś itemek, który je przyciąga do siebie. Dobra. Tu jest kolejny spawner, one z tego spawnera pewnie co leciały. Tu jest pełno rzeczy kolejnych. Oczywiście rybik. Uciekaj na dół. Oczywiście zombiak z tarczą. Shady. Pełno shade'ów, kurczę. Okej, pozabijane. Albo poznikały, albo nie wiem co się z nimi stało. Nie wiem czy trzy już zdążyłem zabić. Dobra. Tutaj te schody sobie rozwaliłem. Mamy złote jabłko. Złote jabłko nam się przyda. Ale jest kolejny shade. Okej, leży. Złote jabłko jest spoko. Możemy je w sumie teraz, albo nie, wiecie co? To jest taki power, także go na razie nie będziemy używali. Pozabijamy tylko te mobki. I idziemy oczywiście dalej na górę, tylko że one w ogóle przestaną spadać z góry. Idziemy oczywiście dalej na górę. Jeszcze potrzebuję to na przykład. No uciekaj ode mnie. Dobra, udało się. Jest, Stevie, blas na górę. Uciekaj, umieraj, 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 umieraj. Ale ich tam jest od groma, nie? Gdzie ten spawner? Dobra, spawner rozwalony. Wchodzimy na górę. Okej, w ogóle mam 11 poziom już, także spoko. I ten level pewnie jakoś można wykorzystywać, z tego co wiem. Ale nie wiem do końca jak. Ale jakoś na pewno. Wow, zobaczcie, można pajęczynkę spalić. Haha, pochodnią, to jest super. Dobra, wchodzimy dalej. Tutaj coś było, tu jakiś hełm. Lecimy do góry. Kolejny oczywiście zombiak. Nie ma to jak mega super kill off, który bije więcej niż mieczyk. Pełno zombiaków i pełno tych, kurde, shade'ów i w ogóle wszystkiego, ale tym... Nie, to powiem wam, że nie dałbym rady, jakbym miał ten zwykły mieczek, to bym totalnie nie dał rady. Zobaczcie, co tutaj się dzieje, nie? Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Złote jabłko zostawimy sobie na troszkę wyższy poziom. Przy okazji porozwalam wszystko dookoła, wszystkie bloki, które tutaj są. No spoko. No, mieczykiem, 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 coś mnie bije. Nawet nie coś, bo... pełno zombie. O, no to mam przesrane. No to mam przesrane. Czy wy to widzicie, co tutaj się dzieje? Masakra. Dobra, kolejny zgon oczywiście. No i lecimy do góry po nasze itemki. Gdzie to jest? Tu shade spadł, ale przydało. Ale wiecie co? Jak ja ich nie atakuję, jak zaczynam... Oho, zem sobie drogę zamurował. Dobry jestem, co? I nie mam jak tam wejść teraz, to jest najgorsze. Że nie mam jak wejść na górę. Ale dobra, one już tutaj się nie powinny spawnić, bo wszystkie mob spawnery są rozwalone. Także powinno być okej, tylko mówię, zadmurowałem sobie drogę. Bo ten kill off przy okazji poniszczył dookoła schody. Niestety. Wchodzimy na górę. Tak, tu jest mój grób. Dobra. Uciekaj. Także momenty są takie, że nagle ich jest od groma i jest naprawdę ciężko, nie? Dobra, idziemy na górę. Tu jest ten z tym
diamentowym mieczem. I tu jest kolejny, i kolejny. I gdzieś ten z efektami był, ale go nie widzę. Zobaczcie, ile śmieci wokół mnie lata w ogóle. Pode mną. Pełno itemków, które mi się nie mieszczą w ekwipunku. Dobra, idziemy, idziemy. Nie wiem, jak je od siebie odczepić. Pewnie... Ender Sack. Co to jest? Kolejny zombie z łopatą i z tarczą. No spoko. Takiego to jeszcze nie mieliśmy. Pełno pajęczynek. Które rozwalimy. Jeśli mi dasz, dziękuję. Bo mi to przeszkadza tutaj. Rozwalimy i idziemy dalej. Tutaj jest jakieś przejście. Mamy jabłuszka. Mamy mało zdrowia, także możemy wziąć jabłuszka. To i tak te itemki wokół mnie latają, także spoko. Mały zombie. Mały zombie, uciekaj. Ty też zbiewaj ode mnie. Dobra, chodźcie tutaj szybko, zobaczmy co tutaj jest. Kowadełko. Kowadełko nam się na razie nie przyda. Idziemy na górę. Czy coś tu jeszcze było? Dynamit. Dynamit się nam przyda. Mam tu taką fajną bombę. Użyjemy tej bomby. Mam nadzieję, że z siebie przy okazji nie wysadzę. Mam jeszcze jabłuszka zamiast tych płyt. Płyty nam nie są potrzebne. Wow. Uciekaj. Jeszcze podpalił mnie, nie? Super, świetnie. Tego mi brakowało. No, chodźcie tutaj. Obiją się, dobra, bijcie się, bijcie. Jak jesteście nieogarnięte, to się bijcie. Dobra, użyjemy tej bomby teraz. Mam nadzieję, że się sam nie zabiję, tylko zjem sobie te jabłuszka. Na spokojnie, nawet zjeść nie można. Czy faktycznie to tak działa? Pochodnie, pochodni nie mam. No to mamy mały problem. No to mamy, oho, pełno pająków. Już wiemy skąd, no super, umieram. Już wiem skąd się brały te pajęczynki. Aha, moi drodzy, dobra, już wiem co mnie biło. Te oto kwiatki są jakieś zatrute i zadają obrażenia. Także dopóki, zobacz, ja swojego grobu nie zbiorę, ile tych pająków tam jest. Dopóki ja swojego grobu nie zbiorę, to one mnie nie atakują. Dobra, spawner rozwalony, to powinno być łatwo. Jedziemy z wami. Dobra, fajnie, bo te pająki nie potrafią tu zejść. Albo i potrafią? Nie, na szczęście nie. Zjemy złote jabłko, to jest ten moment, myślę, że trzeba je zjeść. To mnie ciekawi. To jest jakiś chest, coś tego, tak, czy nie? Czekajcie, weźmiemy te krople, to zamiast tego, czy to jakoś coś z tym mogę zrobić? Skrzynia Endu, w ogóle to wygląda jak sukienka, nie? Ale okej. Skrzynia Endu. I możemy sobie do tej skrzyni ładować rzeczy. Wow, w końcu mamy miejsce! Moi drodzy! Mamy gdzie chować rzeczy. Zaklęta butelka, to możemy dać tu. W końcu. Mamy dynamit nawet. To jest jakaś esencja. A czy dynamit możemy im tam rzucić? Czy to jest dobry pomysł? Nie jestem pewien, ale dobra, na razie na złotym jabłku polecimy. Zaraz mi się ten kilow zniszczy i wio. Dobra, wio. Cioch. Pająki tutaj. W sumie niepotrzebnie tego użyłem. Ale już dobra. Zobaczcie, ile tu jest pajęczyn. Jakiś mamy Iron Hammer. I umieraj, dziękuję. Mamy jakieś emeraldowe jabłko, ale jego się chyba nie da zjeść. Mamy zwykłe jabłka. Takie jabłuszka nam się przydadzą. Jestem ciekaw, jakie obrażenia zadaje ten młotek, który mamy tutaj. Jestem ciekaw, jakie obrażenia on zadaje. Teraz zobaczymy. Spawner! I mamy przesrane. Dobra, rzucamy dynamit. Nie wiem, co się stanie. Wow, to żeś Stevie teraz narobił. Rozwaliłeś całą wieżę. Dobra, moi drodzy, niezły rozpierdziel zrobiłem. Gdzie jest mój grób? Tutaj! Halo! O, skrzynka się nie rozwaliła. Czy to nie jest ta? Nie, to była wyżej pewnie, nie? Się pewnie rozwaliła. Dobra, wchodzimy na górę. Co tam leży? Jakaś sztabka czegoś, jakieś buciki, nie wiem co to. Okej, ale tu już jest koniec w ogóle, to jest sama góra. Nie, tutaj, czy nie, tu już jest sama góra. Nic więcej tu nie było? Już dostaliśmy się na samą górę? Tak, to wychodzi na to, że jest to sama góra. Czy ja mam pochodnie? Gdzie mam te pochodnie, które miałem wcześniej? Gdzie one są? Mam nadzieję, że odcineczek wam się podobał. Widzimy się po raz kolejny w odcinku czwartym.
Także co, mam nadzieję, że było spoko. Myślę, że troszkę pozwiedzaliśmy. Tak jak mówiłem, w następnych odcinkach lecimy dalej. W następnym odcinku będą pewnie tubylcy. Także tych tubylców tam będziemy, nie wiem, czy wybijać, czy są przyjaźni, czy nie są przyjaźni. Wiem, że jak tam przechodziłem, to mnie atakowali, także pewnie nie będą przyjaźni. Także mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. No i co, trzymajcie się, hej.